Witam bardzo serdecznie w grze 3D Master Game The Ultimate Challenge. Gra wydana w 1983 roku przez Supersoft Systems, a napisana przez niejakiego Waczcha. Jakoś tak się to czyta, chyba tak. Czy chcę zobaczyć instrukcję? No to zobaczmy instrukcję. I co tu pisze? To jest tylko gra na ZX Spectrum. A komputer ZX Spectrum, która pokona najbardziej inteligentnych ludzi w walce chyba umysłowej, tak? Chyba tak mi się coś wydaje. Jeśli twoje ego może pozostać w szoku lub chcesz najlepiej. No dobra, nieważne, nie umiem czytać, trochę kiepsko z moim angielskim. Tak, co my tutaj mamy? Mamy tutaj różne tematy. Aha, poziomy trudności. Najwyższy poziom to jest 55 sekund na grę. To bardzo niewiele. 200 tysięcy ruchów można w tej grze uzyskać. Ciekawe. Można tutaj kontrolować czas. Jest auto reset. Chyba komputer może generować 25 tysięcy ruchów na sekundę. Ciekawe. Dobra, zobaczmy, co jest dalej. Dobra, tak. Nie ma tu żadnego oszustwa. Same legalne ruchy. No dobra, to akurat nie jest jakieś. Idźmy dalej. A rozpoznaje, kto wygrał automatycznie. No dobrze. To tak na szybko. Gra nie jest powtarzalna, czyli generalnie wszystkich możliwych kombinacji to jest 10 do 33 potęgi. To ciekawe. Ciekawe. Idźmy dalej. Można włączyć też autoplay, gdzie gra będzie grać sama ze sobą. Okay. No i tutaj są generalnie nasze pionki, czyli krzyżyki i kółka. Jest to gra w kółko i krzyżyk. Generalnie w kostce 4x4x4. Okej, okay, przejdźmy dalej. Tutaj jest sposób poruszania się. W grze jest kontrola czasowa. Jeśli wciśniemy T, to mamy maksymalny czas rozgrywki. Jeśli i, to w sekundach jest jakiś czas określenia czasu indywidualnego ruchu albo bez kontroli czasowej. To jest N. Ok, dobra, przejdźmy dalej. Tu są możliwe kombinacje wygranej, więc można sobie tutaj zobaczyć, jak to właśnie wygląda, kiedy kto wygra. Czyli mamy taką kostkę, ale widzimy ją tak jakby rozłożoną na cztery części. No i tutaj, żeby wygrać, to trzeba ułożyć, znaczy, no, swoje pionki w poziomie, w pionie i po skosie, oczywiście we wszystkich osiach tego trójwymiarowego pudełka. No dobra, nie będę już tutaj dłużej. Czy chcę od nowa instrukcję? Oczywiście, że nie. No i teraz trzeba załadować sam program. Program się załadował. Mamy możliwość wyboru poziomu od 1 do 4. 4 jest najtrudniejsze. Wybiorę oczywiście 1. I tak nie mam szans z komputerem. Tutaj można właśnie wybrać sobie albo grę taktyczną, albo jakąś tam strategiczną, czy coś w tym rodzaju. Wezmę na przykład P, autoplay, tak albo nie. No może nie. Czy spektrum zaczyna pierwszy? No może nie. I time control wezmę T. Limit 9 ustawię. Czyli na ukończenie gry mam 9 minut. Widzimy to w prawym górnym rogu. I teraz jest mój ruch. Gdzie byśmy zaczęli? Może w A1.
Dobra, tutaj postawiłem, komputer myśli. I postawił w tym miejscu. On potrafi robić taką fajną rzecz, komputer, że on atakuje na kilka sposobów. No i zrobi tak, że będzie miał dwa wyjścia, z którego będę mógł zablokować jeden przeważnie. I komputer wtedy wygra. Ja takiej taktyki niestety nie posiadam. Jak komputer, aż taki mądry nie jestem. Ale dobra. Zróbmy teraz na F2. A zrobiłem na F3. No cóż, coś nie wyszło, nie? Ten zrobił w tym miejscu. Czyli na I1, jak nam to nie będzie to zły pomysł. Tak. Już chce mnie tutaj załatwić bardzo szybko, więc muszę w takim układzie uderzyć na D4. Bo zrobiłby mi kuku. No i zaczyna powoli właśnie gość mi tutaj robić pułapkę upside'ową. Co może mnie trochę deprywować to. Więc jak go tutaj muszę zablokować? Powiedzmy, że uderzę na G2. Co on wtedy zrobi? Ustawił tu, w tym miejscu. Tak. Zaraz może. A gdybym tak... zastosował sobie, zablokuję mu tutaj może, ale zaraz, bo on coś tutaj kombinuje, on zawsze kombinuje, on zawsze kombinuje. No wygrać z komputerem to nie jest łatwo. Dobra, M3 wezmę. Tutaj, tak, on tutaj już kombinuje znowu w tą stronę. To ja mu zablokuję na P2, żeby tutaj nie miał czasem głupiego pomysłu. Tak, wiedziałem, że mi tu będzie, że mi tu przybruździ. To ja może teraz dam O3. Ten teraz dał tu. Co on tutaj wymyślić chce? No to nie jest jakiś tutaj wielce ciężki przypadek. Ale... nie, bo to ma poblokowane, tak? Już to tylko tu nie ma poblokowane. Dajmy do D1 może. Tak. Tak, muszę dać N4 teraz. Bo już by wygrał. Także właśnie tak to jest z tym zawodnikiem. Tutaj mi przyblokował. No ciężko jest wygrać z tym gościem. Jakby nie było. Dobra, to ja tutaj wezmę na O2. Tak, teraz tutaj on sobie wrzucił. Aha, dobra, tu ma i zaraz. Kurczę.
Dajmy G1. Może akurat. No i wygram. Niestety z komputerem jest bardzo ciężko wygrać. Czy chcesz kontynuować mecz? No to dajmy, że tak. Czyli zwycięzca teraz zaczyna. No i on poruszył się w to miejsce. Więc tak wygląda ta gra. Myślę, że nie ma co przedłużać. I do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na ZX Spectrum.